Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja Na Temat, podcast Polityka, a dzisiaj naszym gościem jest profesor Jacek Izydorczyk, prawnik z Uniwersytetu Łódzkiego, były ambasador RP w Japonii. Dzień dobry, panie profesorze. Kto jest największym wygranym wizyty prezydenta Bidena w Polsce, o ile oczywiście można mówić o jakimś wygranym? Myślę, że Polska. Z tego powodu, że ewidentnie administracja amerykańska dąży do deeskalacji konfliktu z Rosją. Więc zdecydowanie Polska jest wygrana tutaj. No tak, tylko że był pewien pomysł misji pokojowej NATO do Ukrainy. To był pomysł wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj wokół tej propozycji się zrobiło trochę takiego zamieszania. To znaczy z nieoficjalnych doniesień Onetu wynika, że amerykańska delegacja od początku wizyty w Polsce nawet nie chciała o tym za bardzo rozmawiać. Stwierdzili, że nie, no tutaj nie ma o czym mówić. No dzisiaj też na Twitterze pojawiło się oświadczenie prezydenta Ukrainy. Więc tak, wygląda, że to było zaskoczenie. Być może to jest jakiś ciąg dalszy tej całej historii z tymi naszymi migami. Mm-hmm. No, prezydent Zełenski mówi, że nie do końca rozumie propozycję Jarosława Kaczyńskiego. Jak to przetłumaczyć z dyplomatycznego na polski? Być może uwierzył stronie rosyjskiej to, co mówił minister Ławrow. To znaczy? No, że ja nie wiem, czy tak jest, ale taka jest narracja rosyjska, że jeżeli tam by weszły wojska polskie, na przykład do Lwowa, to już by z tego Lwowa mogły nie wyjść. Mhm. Była też kwestia nieobecności Jarosława Kaczyńskiego podczas przemówienia Joe Bidena na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Oficjalne wytłumaczenie jest takie, że czekał na wynik testu covidowego i z tego względu się nie pojawił. No ale są też inne domysły. Pan wierzy w to, że rzeczywiście chodziło o test COVID? No, mogę tylko mówić na podstawie tego, co śledziłem w mediach i w internecie, przede wszystkim w internecie. Być może rację mają ci komentatorzy, którzy uważają, że to była wola strony amerykańskiej. Żeby nie było pana wicepremiera? Nie wiem, czy nie było. Być może chociaż, żeby była ta obecność ograniczona. Trudno mi powiedzieć, tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie mam informacji, które są na poziomie państwowym, czy rozmów z innym państwem. Co zwróciło pana największą uwagę podczas pobytu Joe Bidena w Polsce? Które na przykład fragmenty jego przemówienia były najbardziej znaczące? No przemówienie, oczywiście ono było napisane przede wszystkim pod polskiego słuchacza. No było bardzo takie emocjonalne, zaczęło się Janem Pawłem II, zakończyło się Janem Pawłem II. Miało trafić do polskiej duszy. No, po drodze był jeszcze Lech Wałęsa, tak, była Madeleine Albright. Tak, był prezydent Wałęsa, ale proszę zwrócić uwagę, że tam nawet był jakiś kucharz, w tym przemówieniu. Mm-hmm. No ale były też słowa o demokracji, o wolności słowa, o wolności prasy. Tak, były też takie słowa, które administracja amerykańska dementowała. Również o tym dzisiaj jest głośno. Mm-hmm. Dotyczyło to ośrodka władzy rosyjskiej. Mm-hmm. Joe Biden nie gryzł się w język, potem chyba robią to za niego jego współpracownicy, jego administracja. Co on tak właściwie powiedział, mówiąc o tym, że ten człowiek nie może rządzić? No według oficjalnego stanowiska administracji amerykańskiej tego nie powiedział. Ale też Biden wprost nazywa Putina rzeźnikiem. Macron sprzeciwia się temu, twierdzi, że eskalacja także na poziomie słownym jest niepotrzebna. Jak pan to ocenia? Rzeczywiście lepiej ważyć słowa, czy tutaj ten pociąg już dawno odjechał, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Ukrainie? Uważam, że dla całego świata lepsza jest deeskalacja konfliktu, natomiast Polska jest tutaj na pierwszym miejscu. Polska zawsze będzie najbardziej poszkodowana, czy to w przypadku konfliktu lokalnego, czy konfliktu światowego. Czy był taki moment podczas tej wojny, która
w tej odsłonie toczy się już od ponad miesiąca. Czy był pan taki moment, kiedy miał pan obawy o bezpieczeństwo Polski? Tylko ze strony decydentów Polski. To znaczy? Czyli ten dzień, w którym przyjechał sekretarz generalny NATO, Stoltenberg, i wszystko wskazuje na to, że on uchronił świat przed III wojną światową. Bo proszę zwrócić uwagę, dopiero potem pojawiła się ten pomysł samodzielnego przekazania samolotu w stronie ukraińskiej. Czyli mówi pan, że NATO powstrzymało nas od szabelkowania, rumakowania, które mogło się skończyć eskalacją konfliktu. Tak powiedziałem, zastrzegam. Ja nie mam żadnych informacji. Natomiast kto ma oczy, niech patrzy, kto ma uszy, niech słucha. To były bardzo takie znamienne i dość szybkie wydarzenia. Mianowicie ta szybka wizyta sekretarza generalnego NATO w Polsce i również ta cała konferencja, prasowa, w której brał udział prezydent Duda z sekretarzem generalnym NATO, również mowa ciała obu polityków. Myślę, i biorąc pod uwagę również to, co na przykład pojawiało się w przestrzeni internetowej, chociażby na Twitterze, od różnych osób, również związanych z MSZ-em, cytuję z pamięci, był taki wpis jakiegoś pracownika, który pracował w dyplomacji, mniejsze o nazwisko, że nie ma problemu w przypadku startowania samolotów do akcji z terytorium polskiego, z tego powodu, że atak na Ukrainę również był przy jakimś udziale Białorusi. Czyli wszystko wskazuje na to, że gro osób w ogóle nie rozumie podstaw, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe i co się wiąże z takim zaangażowaniem państwa. Krótko mówiąc, Polska by przystąpiła samodzielnie do wojny. Myśli pan, że to był jakiś plan? Czy przypadkiem to by się wydarzyło? Niestety to jest wszystko zależy od ludzi. Tam, obawiam się, nie ma żadnego planu. Tam są tylko... Zresztą, pani redaktor, bądźmy szczerzy, cała polityka zagraniczna aktualna jest Polski, jest tylko na potrzeby polityki wewnętrznej. Nie ma żadnej spójnej polityki zagranicznej. Przecież nawet było spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Tam był ze strony amerykańskiej prezydent Stanów Zjednoczonych i sekretarz stanu, a ze strony polskiej był prezydent, a nie było ministra spraw zagranicznych. No, chyba jakby zrobić sondaż, kto jest teraz ministrem spraw zagranicznych, to byłby problem. No ja myślę, że sam pan profesor Rau miałby problemy z odpowiedzią na to pytanie. Pan z MSZ-em jest w konflikcie od 2019 roku, gdy został pan nagle odwołany z placówki w Japonii. Czy w sprawie pana odwołania, bo pan poszedł do sądu z tym, czy coś się tutaj wyjaśniło, zmieniło, jest jakiś kolejny etap? Znaczy, te wszystkie zarzuty przeciwko mnie są gdzieś tam w zawieszeniu z tego powodu, że one są zupełnie z powietrza. Natomiast gros spraw sądowych to są z mojej strony. Ja również pozwałem MSZ, zarówno przed Sądem Pracy, jak i przed Sądem Cywilnym. Mianowicie w odpowiedzi na interpelację poselską MSZ oficjalnie podało i poświadczyło nieprawdę. Ja przedstawiłem dokumenty, z których jasno wynika, że tam są, po prostu MSZ się mija z prawdą. Zresztą, panie redaktor, to nie jest problem, tak jak powiedziałem na początku, wszystko zależy od ludzi. Ludzie o wszystkim decydują. Jaki będzie prezydent, taka będzie prezydentura. Jaki będzie premier, takie będą rządy. Jaki będzie rząd, takie będą decyzje podejmowane w państwie. Jaki będzie minister spraw zagranicznych, taka będzie polityka zagraniczna. Wszystko zależy od ludzi. No to porozmawiajmy w takim razie o ludziach. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wystąpił w ukraińskim parlamencie i powiedział kilka takich zdań, przez które zrobiło się wokół niego gorąco, a mianowicie przeprosił stronę ukraińską za to, że, i tutaj cytuję, niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że rząd nadal importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów,
w ten sposób z nie dającą się zaakceptować hipokryzją nadal, nawet wbrew intencjom, finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi. Czy takie słowa powinny paść? Chciałem zastrzec, że ja nie słyszałem tej wypowiedzi, tylko czytałem o niej, więc jeżeli ta wypowiedź rzeczywiście tak brzmiała, no to jak najbardziej ona jest niedopuszczalna. Możemy krytykować naszych polityków, konkretne decyzje, natomiast żaden urzędnik państwowy nie ma prawa krytykować i uderzać w państwo polskie. Czy pana zdaniem pomoc, no może nazwijmy to wolnego świata, bo przecież to nie chodzi tylko o Europę i Stany Zjednoczone, czy pomoc wolnego świata dla Ukrainy jest wystarczająca, dlatego że strona ukraińska no, uważa, chyba naturalne, że tak mówi, uważa, że to jest za mało. Czy moglibyśmy zrobić coś więcej? Mam mówić miło, pani redaktor, czy prawdziwie? Prawdziwie. Dobrze. Jako były dyplomata, były, a nie aktualny, mogę mówić prawdziwie. Stronie ukraińskiej nie zależy na pomocy, tylko na eskalacji, na wciągnięciu innych państw do wojny, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast w interesie innych państw jest nie danie się wciągnięcia do wojny. A na pierwszym miejscu jest oczywiście Polska. Tylko mam wątpliwości, czy nasi decydenci zdają sobie z tego sprawę. No nie no, gdy zostali tutaj rządząc przyciśnięci o tę wypowiedź Zełenskiego, że nie rozumie tej propozycji misji pokojowej, to mówią, że zapewniają, że nie ma żadnego rozdźwięku między stroną polską a ukraińską i że pomoc będzie wyglądała tak, jak sobie tego życzy Ukraina, że nie będzie tu żadnego wychodzenia przed szereg i przepychania kolanem naszej wizji. Była taka wypowiedź dzisiaj wiceministra Przydacza, ale on dalej dodał, że jeżeli się zmieni ta sytuacja, to wrócą do tego pomysłu. Znaczy sytuacja może się zmienić w przypadku na przykład nowego i znacznie silniejszego ataku wojsk rosyjskich. Jakby przyjmuję to, co pan mówi, że Ukrainie zależy na eskalacji, innym państwom zależy na tym, żeby tej eskalacji nie było. Tylko pojawiają się też takie stwierdzenia, porównania historyczne, że na początku II wojny światowej też wielu państwom nie, zależało na tym, żeby nie było eskalacji, a jak się to skończyło, wszyscy wiemy. To znaczy ofiary, które trzeba było ponieść później, były znacznie większe niż gdyby reagowano na początku. Czy pan nie ma takiej obawy, że być może mamy tutaj powtórkę z historii, tylko nie chcemy tego przyznać. Garry Kasparow, znany oponent Putina od wielu lat na emigracji, mówi, że właśnie z tym mamy do czynienia, że jest trzecia wojna światowa, a my nie chcemy po prostu spojrzeć prawdzie w oczy. Panie redaktor, musimy oddzielić sympatię i emocje od trzeźwej i prawdziwej oceny sytuacji. Jeżeli chodzi o drugą wojnę światową i początek drugiej wojny oraz koniec, no to przecież to zależy, dla kogo się źle skończyło. Takim sztandarowym przykładem zwolenników wojny teraz, że Polska weszła do wojny, jest chociażby Francja. Ale pragnę przypomnieć, że dla Francji II wojna światowa skończyła się w roku 1945 dzieleniem Niemiec oraz wkrótce potem została mocarstwem atomowym. I straty francuskie w czasie II wojny światowej, o ile się nie mylę, to niech się wypowiedzą historycy, myślę, że były liczniejsze zadane przez Wielką Brytanię niż przez Niemców. Oczywiście pomijam cały aspekt okupacji przemysłu zbrodniczego niemiec-hitlerowskich, natomiast patrząc spokojnie i oceniając w kategoriach politycznych zysków i strat, to wydaje mi się, że Francja wyszła na II wojnie światowej najlepiej. Polska była zrujnowana, zniszczona i Polska straciła niepodległość na kolejne dziesiątki lat. Wielka Brytania wkrótce straciła swój status imperium kolonialnego. Więc tutaj się nie zgodzę z panią redaktor. Ja oczywiście rozumiem tą wolę pomocy. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast no musimy oddzielić. Albo patrzymy na zimno, albo kierujemy się emocjami. A proszę powiedzieć, bo pan był tym ambasadorem w Japonii i obserwuje pan sytuację, jak Rosja rozgrywa sobie
stosunki z Japonią podczas tego konfliktu, podczas tej wojny z Ukrainą? Bo to nie jest kierunek, w którym opinia publiczna tak często patrzy, a pan obserwuje bardzo uważnie, co tam się dzieje. No, tam, jak wiadomo, Japonia nie ma traktatu pokojowego z Rosją jeszcze od II wojny światowej. I cały czas jest problem dotyczący, Japończycy nazywają to terytoriami północnymi, chodzi o Kurylę. I Rosja, no już po raz któryś tam z rzędu zerwała te rozmowy dotyczące podpisania traktatu pokojowego. Również była obserwowana aktywność wojskowa rosyjska na Dalekim Wschodzie. Oczywiście rząd japoński, jak najbardziej jak cały wolny świat, potępił agresję na Ukrainę. To jest niesamowite, że takie nierozwiązane sprawy sprzed lat, sprzed wielu dziesiątek lat potrafią wracać w taki sposób, jakby nic się nie zmieniło. Tak. Jak pan przewiduje, czy w ogóle pan przewiduje zakończenie tej wojny? Myśli pan, że skończy się w jakiś określony sposób, czy nadal wszystko jest otwarte? Myślę, że cały czas jest niebezpieczeństwo eskalacji konfliktu, co było katastrofalne dla Polski. Również należy mieć świadomość skali tej wojny, bo proszę zwrócić uwagę, na dzień dzisiejszy Rosja tam zaangażowała około 150-180 tysięcy swoich żołnierzy. Natomiast to jest zupełnie inna skala niż wojna pełnowymiarowa. Chociażby taka bitwa pod Kurskiem, o ile dobrze pamiętam, po stronie sowieckiej tam było 2 miliony żołnierzy, po stronie niemieckiej 1 milion żołnierzy. Więc być może idzie ten scenariusz, o którym się już mówi i pisze, że Rosja po prostu będzie chciała zabezpieczyć czy zająć jak największą część terytorium na wschodzie. I jak to się rozwinie, trudno powiedzieć, bo do wybuchu wojny, nawet światowej, nie trzeba wiele. To może zdać się po prostu z godziny na godzinę. I gdy pan słyszy takie słowa w rosyjskich państwowych mediach, innych zresztą już chyba tam nie ma, gdy słyszy pan te słowa o tym, że Warszawa mogłaby zniknąć w 30 sekund, że następna po Ukrainie będzie Polska, myśli pan, że to jest blef, czy oni chcą to po prostu, wiedzą jakie guziki naciskać, żebyśmy my się zdenerwowali, czy powinniśmy tego uważnie słuchać, bo jest coś na rzeczy? Znaczy ja myślę, że nieodpowiedzialne osoby są po obu stronach. Problemem dla pokoju światowego jest to, jeżeli decydenci będą nieodpowiedzialni. Przecież my po naszej stronie też mieliśmy takie wypowiedzi jednego z generałów emerytowanych, żeby wybierać się czy zgłaszać pretensje do Kaliningradu. Więc oczywiście w czasach konfliktu zbrojnego ta propaganda, no przepraszam za słowo, jak to pisał Tuwim, ta propaganda po prostu chamieje i tutaj są podnoszone wszystkie jakieś absurdalne roszczenia, oskarżenia i tak dalej. Nie wydaje mi się osobiście, jestem przekonany o tym, żeby Rosja zaatakowała sama kraj, który jest członkiem paktu NATO. Więc najbardziej tutaj jest chyba niebezpieczne dla naszego państwa i naszych obywateli, żeby nasze władze nie podjęły jakiejś decyzji lub nie zrobiły czegoś, co może być traktowane w ten sposób, że nie wejdzie w grę artykuł 5 traktatu NATO. Przypominam, że tam jest mowa o agresji na państwo sojusznicze. Więc jeżeli nie ma napaści, dokładnie tam jest zwrot napaść, więc jeżeli nie ma tej napaści, a na przykład rozpocznie jakieś działania agresywne członek państwa NATO, no to artykuł 5 nie obowiązuje. Czyli wtedy nie możemy liczyć na to, że
inne państwa sojuszu przyjdą nam z pomocą i te słowa Bidena o świętości artykułu 5 po prostu nie będą miały zastosowania. Może pan podać przykład takich działań, które sprawiłyby, że ten piąty artykuł byłby, no, nie miałby zastosowania? No, takim przykładem jest chociażby to, co nam groziło, czyli startowanie z terytorium Polski uzbrojonych samolotów bojowych do akcji na terytorium Ukrainy przeciwko wojskom Federacji Rosyjskiej. Przypominam, że definicja agresji jest definiowana w prawie międzynarodowym takie działania wypełniają tą definicję. Czyli krótko mówiąc, wtedy by nie było napaści Federacji Rosyjskiej na Polskę, tylko by był akt agresji Polski przeciwko wojskom Federacji Rosyjskiej. I to, że Rosja napadła na Ukrainę, nie ma tutaj nic do rzeczy. Czyli po prostu tutaj te dwie sytuacje liczyłyby się niezależnie. Bo większość osób, nieprawników, no, pomyśli sobie, no okej, no, samolot wystartował, co wielkiego. Ja obawiam się, że również decydentów, i tak to było uzasadniane przez te niektóre głosy, o których wspomniałem wcześniej, że jeżeli Białoruś tutaj umożliwia ze swojego terytorium działania wojskom Federacji Rosyjskiej, no to Polska jest usprawiedliwiona do tego samego. No ale to tak nie jest, bo to już by zależało od reakcji Federacji Rosyjskiej, jakby zareagowała na te działania. Obawiam się, jestem niemal pewien, że Rosja by musiała po prostu dać bardzo tragiczny dla nas w skutkach przykład, żeby nie doszło do III wojny światowej. Czyli scenariusz mógłby się potoczyć w ten sposób, że stronami konfliktu by była Ukraina, Rosja, Polska i być może Białoruś. A na to by się przyglądało, bo to przecież my byśmy tutaj zainicjowali działania agresywne, tak? Tak, zgodnie z Traktatem Północnoatlantyckim, wystarczy przeczytać artykuł 5, mogliby pokazać konkretny przepis i powiedzieć, że nie wchodzi on w grę. Zresztą proszę się postawić na miejscu tych innych narodów, tych innych państw. No czy ryzykowałyby te państwa trzecią wojną światową w pełnej skali, konfliktem nuklearnym, łącznie z bombardowaniem rakietami atomowymi Paryża, Londynu i tak dalej, z tego powodu, że jacyś decydenci w Polsce podjęli decyzję, że samoloty ukraińskie mogą, czy polskie przekazane Ukrainie mogą startować i bombardować wojska rosyjskie? Ja tutaj jednak na koniec pociągnę trochę ten wątek ludzi, bo mówi pan, że wszystko zależy od ludzi. Trochę miał pan okazję tych ludzi poznać, gdy był pan wysłannikiem rządu do Japonii. Trochę mi się nie mieści w głowie, to znaczy rozumiem, że nie każdy zna się na wszystkim, nie każdy musi wiedzieć, w jaki sposób wyczerpuje się znamiona działań agresywnych, no ale chyba są jacyś eksperci, którzy mogą spojrzeć i powiedzieć, słuchajcie, to nie jest dobry pomysł, to się może skończyć źle, możemy zrobić to, nie możemy robić tego. Jak to się dzieje, że takiej korekty kursu tutaj nie ma? Jak pan myśli? No w końcu była, jak ta sprawa się wylała. Z zewnątrz, a ja mówię o tej wewnętrznej. Myślę, że też od wewnątrz. Z tego, co obserwowałem, ja oczywiście nie mam takiej wiedzy, ale mogę się domyślać, myślę, że do jakiegoś stopnia zadziałały tutaj nasze służby. No chociażby z tego powodu, że przecież ci funkcjonariusze też mają rodziny i domy. No przecież to by się skończyło tragicznie dla całego narodu. Konsekwencje mogłyby być gorsze niż II wojna światowa dla Polski, więc proszę sobie wyobrazić, to jest coś, co bardzo trudno sobie wyobrazić. No tak, ale ten pomysł przecież wyszedł na forum. To znaczy potem próbowali go schować z powrotem, jak gina w butelce, no ale wyciekł, no. Więc dlaczego w ogóle to jest możliwe, że to wyszło? No tak jak mówię, jest nasze kręgi polityczne, decydenckie są w wysokim stopniu niekompetentne. Proszę zwrócić uwagę na bardzo emocjonalne wypowiedzi publiczne. No przecież, no nie chcę wskazywać konkretnych polityków,
Ale przecież były takie bardzo emocjonalne wypowiedzi. Łącznie z jakimś miejscem na groby. To nie jest język, który powinien być używany w polityce i w dyplomacji. Miałby pan jakąś dobrą radę, mówię tu bez cienia ironii, dobrą radę dla osób, które decydują o naszej polityce w sprawie Ukrainy? Obawiam się, że oni słuchają siebie nawzajem we własnym gronie. Raczej miałbym apel do obywateli polskich, żeby po prostu patrzyli władzy na ręce i pilnowali, żeby tutaj nie pojawiły się jakieś nowe pomysły, bo teraz słyszymy o jakichś czołgach dla Ukrainy. Takie się pojawiły teraz głosy. No, Zełenski bardzo, bardzo i wprost prosi o dostarczanie broni. Nie powinniśmy tego robić? Powinniśmy deeskalować konflikt i naszym obowiązkiem prezydenta Ukrainy jest dbać o dobro Ukrainy. Natomiast obowiązkiem władz Polski jest dbać o dobro Polski i polskich obywateli. Sam pan mówi, że polityka zagraniczna Polski jest dostosowana do oczekiwań na rynku wewnętrznym. Może Polacy chcą takiego przebelkowania, może to się podoba? Myślę, że w jakiejś części rzeczywiście społeczeństwo jest nastawione w ten sposób, że może dało się przekonać, że oblegana jest Moskwa, nie Kijów. Natomiast emocje w społeczeństwie nie mogą być przesłanką do podejmowania decyzji, które mają znaczenie dla przyszłości państwa i narodu. Więc to są w ogóle, to są rzeczy oczywiste dla każdego myślącego człowieka, obywatela. Tak, patrzę na pana i pan bardzo chłodno to wszystko analizuje. I zastanawiam się, czy pan się tym wkurza, czy pan jest już przyzwyczajony, czy to na panu już nie robi żadnego wrażenia? Robi jak najbardziej. Groźba tego, że Polska zostanie zbombardowana, robi bardzo duże wrażenie. Tym bardziej, proszę zwrócić uwagę, to wcale nie musi być w taki sposób, że na przykład te rakiety rosyjskie przylecą do nas z ładunkami konwencjonalnymi. Rosja może użyć broni taktycznej atomowej. No przecież doktryna wojenna rosyjska jest powszechnie znana. Ona została publicznie ogłoszona. I dlaczego na przykład Rosja mogłaby użyć tych rakiet z bronią atomową taktyczną? Chociażby z tego powodu, żeby pokazać innym państwom NATO, żeby nie doszło do użycia broni atomowej strategicznej. I wtedy na miejscu przywódców każdego innego państwa członka NATO każdy z decydentów by się zastanowił, co opłaca się temu państwu w tym momencie. Myślę, że artykuł 5 nie jest świętością nienaruszalną. No, Biden twierdzi, że jest, ale jakby było, okazałoby się pewnie dopiero w praktyce. Myślę, panie redaktor, że przede wszystkim Polacy nie mają znaczenia, że dla Stanów Zjednoczonych Europa jest obszarem drugorzędnym. Pierwszorzędny obszar zainteresowania, no i można powiedzieć swego rodzaju troski Ameryki, to jest Pacyfik, Azja, przede wszystkim Chiny. Więc Rosja dla Stanów Zjednoczonych jest o tyle istotna, o ile to ma wpływ na ewentualną i przyszłą, oby nie, ale możliwą konfrontację między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Czyli tym bardziej warto zachować chłodną głowę, bo nie jesteśmy tacy ważni, jak nam się wydaje. Absolutnie, absolutnie tak. I musimy myśleć o tak jak powiedziałem, o dobru naszego państwa i o dobru naszych obywateli, bo no przecież to będą konkretne bomby, które będą spadały na nasze polskie miasta. Więc my powinniśmy myśleć o sobie. Przede wszystkim, ja wiem, że to brzmi brutalnie, ale tak jak powiedziałem,
obowiązkiem władz polskich jest myślenie o Polsce i o polskich obywatelach. Dziękuję. Naszym gościem był profesor Jacek Izydorczyk, prawnik z Uniwersytetu Łódzkiego, były ambasador Polski w Japonii. Dziękuję panie profesorze. Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.